W kolejnym odcinku o systemie bezprzewodowego sterowania radiowego F&Wave zmodernizujemy sposób sterowania roletami w naszym domu. Do dotychczasowego sterowania dołożymy sterowanie bezprzewodowe. Użyjemy do tego celu pilota czteroprzyciskowego. Na potrzeby filmu kierunek rolety w dół to lampa z napisem dół, kierunek rolety góra, lampa z napisem góra. Łącznik żaluzjowy z blokadą jednoczesnego załączenia obu kierunków. Blokadą elektryczną dodam. Tak to wygląda na schemacie ideowym. I taki układ rozbudujemy o sterowanie radiowe bezprzewodowe. Sterownik występuje w wersji do montażu na szynę DIN oraz do montażu dopuszkowego. Wyłączamy napięcie i przystępujemy do pracy. Zdemontujemy dotychczas używany łącznik żaluzjowy. Umieścimy w puszce sterownik rolet, a na końcu ten sam łącznik żaluzjowy przyłączymy do tego układu. Opis urządzenia. I łączymy przewody. Łączymy przewody PE od strony zasilania z przewodem PE odpływu do silnika. Następnie przewód neutralny od strony zasilania z przewodem neutralnym od strony żaluzji, rolety. I ten przewód neutralny przyłączymy do zacisku N sterownika. Tak będziemy łączyć, zgodnie ze schematem. Do przyłączenia sterownika najlepiej użyć przewodów giętkich, bo później musimy to wszystko umieścić w puszce. Teraz przewód fazowy. Użyję tu złączki, ponieważ do przewodu fazowego przyłączymy jeszcze przewód wspólny z łącznika żaluzjowego. I tym sposobem zasilanie sterownika mamy zrobione. Teraz przewody fazowe do silnika. Kierunek dół. I kierunek góra. Podnoszenie rolety.
I teraz pozostało nam jeszcze przyłączenie łącznika żaluzjowego, którego wcześniej wymontowaliśmy. Tu trzeba patrzeć na oznaczenia. L to nasze wejście i oznaczenia cyfrowe to wyjścia z tego łącznika. Jest to łącznik z blokadą elektryczną. Nie jest możliwe załączenie jednoczesne obu kierunków. Są też łączniki z blokadą mechaniczną. I przewód wspólny przyłączamy do fazy. Będziemy sterować fazą. Można też przewodem neutralnym. Ale w tym filmie pokazuję sterowanie fazą. I przewody z łącznika żaluzjowego do zacisku S1, a drugi przewód do zacisku S2 sterownika. Jeżeli się pomylimy, to później już przy próbach możemy te przewody zamienić, jeżeli kierunek nie będzie nam się zgadzał. Po załączeniu napięcia zaświeci nam się dioda komunikacji, to znaczy, że sterownik jest pod napięciem. I lokalnie z przycisku żaluzjowego możemy już nasze rolety podnosić i opuszczać. Czas pracy rolety, czas przejazdu rolety możemy programować w zakresie od 5 do 120 sekund. Domyślnie sterownik ustawiony jest na czas przejazdu rolety 30 sekund. Po 30 sekundach oczywiście my możemy to zmienić. Roleta się zatrzyma. Pozostało nam jeszcze do włączenia w cały układ sterowanie bezprzewodowe. Z całej gamy systemu F&Wave wybrałem pilot czteroprzyciskowy. Przyciski nieparzyste stanowią parę, czyli jeżeli zaprogramujemy przycisk numer 1, to automatycznie zostaje przypisany przycisk numer 3 do tego układu. Naciskamy przycisk programowania, dioda komunikacji gaśnie, naciskamy przycisk na pilocie, na przykład numer 1, to automatycznie już mamy zaprogramowany przycisk numer 3 do drugiego kierunku. I tak oto mamy bezinwazyjnie zmodernizowaną instalację sterowania roletami. I nie musimy trzymać przycisku, gdy opuszczamy czy podnosimy roletę. A dodatkowo możemy sterować pilotem. Dziękuję za uwagę.